Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was, zgodnie z Ewangelią, moim głoszeniem, Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie, na rozkaz odwiecznego Boga, wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Bogu niech będzie chwała.